Hej, witam was serdecznie, z tej strony Kinezyna, to jest kolejny odcinek GeForce i ruszamy dalej i myślę, że pierwsze co w ogóle, to byłoby dobrze pozbyć się tych tam latających latarek, ale żeby to zrobić, musimy najpierw pozbyć się tego, który je osłania, a przynajmniej jednego z nich, bo tam jest jeszcze jeden. O, dobra, pięknie. Poszło to wszystko łatwiej i szybciej niż się spodziewałam. To już... Czy on już... Wow! Baterie mają niezły zasięg. A to jest takie jakieś naprowadzające, czy nie? Co mi się wydaje? A, czyli to mi sugeruje, że powinnam odbić od mostu, prawda? No to jak głupie, że nie dali mi na to wpaść samej. Bo mogłoby być ciekawie. Tak, czy ja to mogę zrobić tak, że much weźmie sobie ten hologram. Chodź much, wyżej, 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 wyżej. I go sobie tu postawi? Wow, ale jestem mądra. Czy coś mnie tam teraz bije? Dokładnie. A ja chciałam jeszcze tu polecieć. O, srebrny dysk. No dobra, bo właściwie to tu mnie atakują chyba teraz właśnie. To dobrze było się, by ich tu pozbyć. O, właśnie. Tam jest jeszcze jeden, no chodź tu na dół. Nie pójdzie, bo nie. Co dalej? Ja bym się w ogóle musiała dostać na górę. Ale też jestem ciekawa trochę, co jest tam. Nie lubię, jak jest za dużo rozgałęzień, bo ja potem nie wiem, w które miejsce powinnam się udać najpierw. Ja powinnam tu z poręczy chyba skoczyć. Co tu będzie? Aha, to jest to miejsce, w którym była ta płyta? Czy mi się... Jena, się przestraszyłam tego chrobnika. Ale jak? Golarki jeszcze mnie tu... Pamiętaj, żeby nie używać za dużo amunicji na te, które nie latają. Bo te, które latają, są dość problematyczne do uciukania bez amunicji, więc warto by było zachowywać na nich amunicję. Dobra. Tam są jeszcze chipy. No nic, no to chodźmy tu. Nie, w sumie nie. Ja chciałam iść tam. Którędy ja przyszłam? Gdy? A mógł wtedy tu którędy przyleciał? Tędy. To ja nie wiedziałam, że to jest to samo wyjście, tylko po prostu to jest do góry. Jak w tym, tak jak
wentylację i takie, wiecie, jakieś alternatywne ścieżki, niczym w Deus Exie Human Revolution to była pierwsza część. Znaczy pierwsza, no ja wiem, że to nie jest pierwsza to jest inna, ale chodzi mi z tego rebootu serii. Co mi przypomina, że miałam kiedyś jeszcze przejść rozłam ludzkości, którego nawet posiadam, ale nigdy się za niego nie wzięłam. Za dużo gier, za mało czasu. Teraz mi się przypominają, wiecie, te takie grafiki, że kiedyś, kiedy mieliśmy czas grać, przynajmniej ja tak miałam, że kiedyś miałeś czas grać, a nie miałeś pieniędzy na gry, a teraz masz pieniądze na gry, ale nie masz czasu grać. Więc naprawdę ciężko ograć wszystko, co bym chciała ograć. Jest mnóstwo po prostu tytułów, które bym chciała ograć. Tak zwana kubka wstydu. Tylko rośnie ciągle. Jeszcze na dodatek lubię kupować gry, więc często się na jakichś promocjach ta kubka wstydu jeszcze dodatkowo powiększa. A w sumie teraz jestem ciekawa, dokąd ja mam iść. Bo ja nie mam autentycznie pomysłu. Czy ja powinnam coś tu teraz tam na dole włączyć, czy nie? Au. Chyba nie był dobry pomysł, żeby tam tak skoczyć. A, czyli miałam po prostu otworzyć drzwi. By dostać się do sekcji do spraw przestępczości komputerowej. Dzium. Oczywiście, że coś mnie tu musiało dorwać. Ła. W ogóle mój mikrofon trochę mi zasłania moje życie, więc mam taki trochę... że nie widzę, ile mi zostało. No ale nic. Dobra, nie wiem po co mi ten hologram w tym momencie. Aha, żeby rozwalić drzwi? Chodź tu, położymy tu. Tylko, że w sumie to bym mogła bez hologramu to zrobić, prawda? Tak do tej pory to robiliśmy. Bez hologramów. O, odorki i słuchawki. Wspaniale. To jest karta magnetyczna. No dobra, zaraz ją wezmę. Jeszcze się chciałam tu rozejrzeć po okolicy trochę. Trochę się rozejrzeć po okolicy. Czy tu jest jakaś karta? Nie. Znaczy karta, czy tu jest jakaś płytka? Nie ma. No nic, idziemy w takim razie. Tylko gdzie my potrzebujemy tę kartę? Gdzie musimy cofnąć? A tu też są jakieś rozwalone drzwi. Bardzo ciekawe. Pum. Au. Czy tu jest coś więcej poza przeciwnikami i kartonikami? Jest automat. Czy ja potrzebuję w ogóle automat? Znaczy amunicję bym sobie uzupełniła pewnie.
Poczekajcie, nie będę się męczyć z tym, żeby tam wleźć, bo coś mi średnio idzie. Tylko sobie muchem pójdę. Dobra. I teraz tak, broń i ulepszenia, nadajnik mucha przyda się. Amunicja. Zapasy, pojemność. No na hackera mogę trochę jeszcze, no ale jakby... Ani działka zamrażającego nie używam, ani nanohakera tak naprawdę. W sumie to też mi takie średnio potrzebne. Gdzie jest ta karta magnetyczna potrzebna? W tej windzie? Ło! Ło! Myszki! Ja tak czułam, że te przypiki jakieś takie są podejrzane. A nie, karta magnetyczna jest potrzebna tam. To przynajmniej zauważyłam. Ta antena blokuje ci drogę, zniszczą. Jaka antena? Nie zrozumiałam. Nie, wpadłam. Nie, nie, nie to, nie to, nie to, nie to, wszystko nie to, co chciałam. Ła, 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 ła. No dobra. Gdzie my to musimy rzucić? Tam. Za blisko. Nie, ja chciałam tylko zobaczyć, czy tu... Nie, tu nie ma jeszcze płytki. Dobra, no chodź tu. Nie przestanie mnie bawić to, jak Darwin się na tym lodzie tam ślizga. Ciekawe, czy ta... Mogę sobie wziąć... Jakby... Może mi się do czegoś przyda tam za drzwiami. Może mogę wziąć ze sobą i do czegoś tam użyć. To nic nie dało. Ła! W ogóle. A może bym zrobiła tak? Gdzie jest nanohaker? Co mi się uda zhakować? Dobra. Udało mi się zhakować lodówkę. Nie wiem, co to da. Ale chętnie zhakuję sobie coś jeszcze. Aha, fajnie, lodówka się tam bawi z tymi. Ale to nic nie da. Bo... Dobra, 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 już się pozbywamy lodówki. Dlaczego jesteśmy coś cały czas zamrożeni w ogóle? Czy to jest aż tak zimno, czy... Chodź tu komputerze, bo mówiłam kiedyś już, że walka z nim mi się tak średnio podoba zawsze, bo jest taka monotonna. Trzeba bardzo długo czekać, zanim będziesz mógł go w ogóle... coś mu zrobić. Chodź tu. Chodź tu, komputerku. Chodź, chodź. No chodź. Pokaż. Pokaż brzuszek.
No, dawaj brzuszka. Dawaj. Jeszcze raz. Dobra, padł. A nie, jeszcze nie padł. No co za... Ła, ja już mam, prawie nie mam życia, nie? Teraz już padł. Błagam. Jej. Wybaczcie mój entuzjazm. Dobra, teraz muszę się rozejrzeć, co to w ogóle jest i co, do czego mogę użyć. W ogóle jest tu gdzieś srebrny dysk. Gdzieś prawdopodobnie za tamtymi drzwiami. Słuchajcie, tu jest. Albo wisi na lampie. Też można. Nie! Ojej, biedny much. Tego nie zauważyłam. Co? Amunicja. Wspaniale. Wypuszczamy jeszcze mucha tu. Zobaczymy, co tu. Co tu jest. O, serduszko. No dobra. No to co teraz? Musimy na pewno uruchomić. Tam jest taki. Ten pan nieczynny. Musimy go na pewno uruchomić. Czemu ten pan na mnie nie reaguje? Nie mam pojęcia. Dzień dobry. Czy teraz już będziesz na mnie reagował? Czy widzisz, że ja tu jestem? Halo? Nie? Nie ma to jak epoka kosmiczna. O, to tak miało zadziałać. Fajnie. Ja czy mogę jakoś się dostać za tamte drzwi? Nie mam pojęcia. Bo tu nie ma żadnej stacji. Dobra, tu na mnie czekają żelazka, więc może... Ja też się na nie zaczaję. Gaśnico, czy ty ze mną pójdziesz? Chodź, chodź. Chodź do mnie, chodź, 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 chodź. Taś, 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 taś! Chodź, 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 chodź! Chodź, chodź, chodź! Tu, 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 chodź, 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 chodź. No chodź. No chodź, bo ja nie mam tyle paliwa. Wspaniale. Dziękuję. O to mi chodziło. Dokładnie o to. Dum, dum. Tu powinien być srebrny dysk. I jest. I jest srebrny dysk. Okej.
Dobra. Aha, to ja jeszcze tej gaśnicy potrzebuję. Chodź tu. No, chodź. No, chodź. Tutaj musisz mi pomóc, chodź. No coś ci kiepsko poszło. Au, 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 dobra, teraz się... Bo mamy już mało życia. Mi się wydaje, że gdzieś serduszko było na górze. O, właśnie. A bo ona jeszcze nie padła. Juarez, podłączyłem noktowizor do konsoli ochrony. Świetnie. Zaczekaj chwilę. Znalazłam Sabera. Jest niedaleko, zaledwie 2 piętra niżej. Otworzyłam drzwi do biura. Ale by tam dotrzeć, musisz znowu wyjść na zewnątrz. No okej. Na zewnątrz? Laster, jesteś tam? Nie masz pod ręką jakiegoś szybu, z którego mógłbym skorzystać? Wybacz ci, nie ma tam żadnych szybów. Uwierz mi, będziesz się świetnie bawił. Jasne. Czy to tutaj? Czy ja w ogóle idę w dobrą stronę? Czy ja sobie tak... Chyba tak. Ale ja się tam tak łatwo nie... Dostanę. Znaczy dostanę, ale muszę iść tędy. W sumie, czyli tak naprawdę i tak bym musiała do tych drzwi się dostać, bo ja nie mogę się inaczej tutaj wspiąć. I tak bym znalazła tą płytkę. Popularnie, tak. A nie, aha, dobra, tak, tutaj. Ja myślałam w ogóle, że to są te drugie drzwi, no ale nieważne, co myślałam, ważne jak jest. Wolarki. A jeszcze tych golarków tu jest. W ogóle czemu ktoś trzymał w biurze pudło z 4 golarkami? Chciał ukraść. Po co ja tu mam zrobić swój skan? Czy ten skan jest mi do czegoś potrzebny? Nie wiem, ale dobra, weźmy go ze sobą. No patrzcie, może jednak ten skan jest mi... Czy ja mogę tędy przejść? Dobra. Nie! Sio, zostawcie mnie! Bo mnie zaraz odkurzacz dorwie. Jej! Udało nam się. I to w miarę sprawnie. Tu nie mogę iść. Więc musimy iść tutaj. Jej! Zawsze zapisuję na najstarszym zapisie, więc... Tylko zawsze potrzebuję chwilę popatrzeć. Tak, ale... wiem, że jest 24 minuty tylko, znaczy, czyli jest dość krótki, ale nie chcę zaczynać jakby nowej misji, bo wtedy wyjdzie za długo. Więc chociaż ten odcinek jest krótszy, to mam nadzieję, że się podobał. Ja was, moi znudzeni wędrowcy, pozdrawiam bardzo serdecznie i mam nadzieję, że będziecie z niecierpliwością czekać na następny odcinek. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć, cześć, cześć!